Siema! Witam was dzisiaj na filmie! Jak zwykle. Nie wiem, czy wiecie, ale jest lipa. Yeti nam uciekł. I wyszedłem ośmieszyłem się, wyszedłem na totalnego, kurczę, przegrywa. Przy Dave'ie i przy Bzyku. Zabrałem ich w miejsce, w którym Yeti miał zostać złapany. I przychodzę na miejsce, a tam Yetiego nie ma. I ogólnie to beka ogólnie, bo chciałem go złapać, a widzicie, taka sytuacja, że nawet to mi nie było dane. W dzisiejszym odcinku muszę go złapać, tylko za bardzo nie wiem jak. Obawiam się, że teraz już Yeti będzie jakby bardziej nauczony, że teraz już się nie da tak łatwo złapać, więc wydaje mi się, że pułapkę teraz trzeba zrobić o wiele lepszą, aczkolwiek nie wiem, czy mi się chce go łapać, serio, nie mam pojęcia. Ta pułapka była najlepszą pułapką, jaka mogła być zrobiona, została zrobiona i została, że tak powiem, no źle została wykorzystana, jeszcze będą latać do mnie, kurde, te hefalumpy. Co jest, czemu ja się mrożę, dobra, byłem w tym, chodź tutaj, dobra, załatwmy to szybko, na dwa ciosy schodzisz, kurde, tu jeden cios, drugi, dobra, pal się, kurde, walę w ciebie strzałę, uwaga, tam, nawracasz, no i, o kurde, ale kominął, szybko tam. No i kurde, nie macie. Widzowie, nie wiem co mam zrobić. Ta pułapka totalnie nie zdała egzaminu. Tu to w ogóle lawa była, już tej lawy tutaj nawet nie ma. Lepiej jak to zbiorę tutaj ten obsydian, przynajmniej może ktoś tutaj się w to złapie jeszcze kiedykolwiek. Nie mam lawy, aczkolwiek jestem w stanie ją szybko załatwić, bo mam tam przecież te takie słupy, co mi dają tej lawy sporo. Ale no przecież to jak on mógł stąd uciec? To jest w ogóle niemożliwe. No przecież ta pułapka była tak genialnie zrobiona, że nie wierzę w to, że on stąd uciekł. No musiał mieć ze sobą jakiś kilof, albo łapą tak długo rozwalał te kraty. Może ma jakąś nadprzyrodzoną moc w te łapy i to rozwalił, nie wiem. Ciężko jest, widzowie, nie wiem co mam z tym zrobić. Ja wiecie co, przejdę się do niego na Havirę. Zobaczę co on tam ma, może się czegoś dowiemy. Przejrzyjmy to, co on tam planuje, bo szczerze mówiąc, ostatnio nie byłem tam zbyt często. Ma tam kilka ukrytych pomieszczeń. Może się stamtąd wyniósł, może po tym jak go złapałem w pułapkę, no on się na przykład spakował i uciekł. Tak by było w ogóle najlepiej, jakby on się spakował i zwiał. Bo nie ma tu miejsca dla takich jak on. Tak nie powinno być, siema owca. Jedź, jedź, nie przejmuj się, nie krępuj się, jedź. Będziesz żywą przynętą. Lecę za nią od razu. Dziwna jest ta kolejka, ale Bzyku ją budował, więc ja się nie dziwię, że ona tak działa dziwnie. Ale okej, lecimy za tą. Dobra, jedzie dalej. Jedziemy zobaczyć co tam będzie, bo szczerze mówiąc wydaje mi się, że możemy się czegoś nowego dowiedzieć. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dawaj, wracaj z powrotem, jasne, tu nie ma dla ciebie miejsca. Najgorsze jest to, że tu jest masa mobów, a ja to akurat w nocy sobie postanowiłem przyjść. No to jest najgorsze, w ogóle, co jest? Pająk dostał ciosa i się wystraszył i ucieka w drugą stronę. Dobra, nie ma go już. Okej, załatwmy tutaj te moby tak, żeby nam tutaj nie za bardzo przeszkadzały. Tam... Co to jest? Czekajcie, to trzeba sprawdzić. Czekajcie, czemu tam jest moja głowa? O co chodzi? O nie, dobra, tam. Ty nie masz takiego zasięgu, wariacie. Dobra, tam. Uwaga, tego pajączka. Muszę sobie ogarnąć zaklęty. O nie! Walnąłem Wendermana. Wszedł mi na tor. Zaraz tu gdzieś będzie. Chyba. Albo i nie. Dobra, ogarnijmy to. Tak, rozwalmy ich. Co to tu chodzi? Zabić go? O co chodzi? Dlaczego? Dobra, czekajcie. Moja głowa, zabić go. Czy to jest sprawka tego Yetiego? Czy on to tutaj jakby, nie wiem, wyznaczył jakąś nagrodę za mnie, czy coś tego typu? Nie wiem, nie rozumiem. Czy... I dokąd prowadzą te świeczki? To jest też ciekawe, bo... Czy te świeczki mają jakby... O, nie goni mnie ten Enderman. Ale czy te świeczki mają na celu na przykład, nie wiem... Nie wiem, czy tam... Nie, dobra, musimy pójść chyba za tymi świeczkami, ale dlaczego zabić mnie? Dobra, ja wiem, że ja go chciałem uwięzić i może to nie było zbyt miłe, ale też, żeby od razu mnie zabijać? Nie wiem, nie rozumiem. Dobra, idziemy za tymi świeczkami, zobaczmy dokąd to prowadzi, bo prawdopodobnie... Do czego to obstawiam? To prowadzi do dwóch rzeczy. Albo do pułapki. Patrzcie, kto tam leci, tam gdzieś to leci. Tam i tam na górę. Dobra, idziemy za tym. Albo to prowadzi do pułapki, albo to prowadzi do jakiegoś miejsca, w którym ja mam zostać uwięziony, czy coś tego typu. Wiecie o co chodzi? Nie wiem jeszcze za bardzo, czego się spodziewać. Jedyne, co się spodziewam, to to, że dostaję na łeb od szkieleta. Dobra, tu mamy ogarnięte. Ty też chcesz tutaj dostać? Proszę cię bardzo, nie ma problemu tu. Ile was jest? Dobra, łatwo. Zero... Dobra, nie ma ich więcej. Dobra, lecimy w takim razie za tą jakby ścieżką. Tu jest tyle tych mobów, że nie wytrzymam zaraz. Dobra, tu na szczęście mam dobry łuk. Muszę jeszcze ten płomień ogarnąć na to, bo to już będzie totalnie najlepsze. Dobra, świeczki prowadzą tutaj na górę. Tu. Kury... Nie wytrzymam, naprawdę. Mnie, weterana pułapek, złapać w coś takiego? Nie ma szans. Jest to niemożliwe po prostu. No przecież tu ewidentnie... Widzicie tą różnicę w śniegu? Widzicie tą różnicę? Patrzcie. A co to?
Czy to sypki śnieg? Utala! Ktoś tu chciał na mnie zrobić pułapkę, tam co ja na niego. No ładnie, no ładnie. No nie ma tak, nie ma takich, kurde. Ja tutaj się nie dam se w kaszę dmuchać. Robię tak, uwaga, zobaczmy co tutaj mamy w takim razie, uwaga. Okej. Okay. Tam jest znowu moja głowa? Owca tam jest? Co jest grane? Dobra, czekajcie, zróbmy tak. Okej, okay, tutaj jest ta narośl taka. Dobra, możemy zejść teraz tędy. Sobie na spokojnie. O kurde, o co tu chodzi? Uważaj sobie. Nie daruję ci tego Yeti. Czy Yeti mi grozi w tym momencie? Oj, 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 za groźby to nie jest dobrze. Dobra, czekajcie. Dobra. Biorę to tutaj. Uwaga, halo, zapraszam. Dziękuję bardzo. Będę miał teraz jak wyjść sobie stąd fajnie. Dobra. Nie przemyślał tego totalnie, ten głupek, który to robił. No ale dobra, postawmy sobie tu jeszcze. O, patrzcie, jaką mamy super fajne wyjście. Bo mam perłę nawet. Ty właśnie, czy perła działa przez ten, przez to? Idealnie wymierzyłem. Nie wiem, widzowie, ogólnie mega beka. Grozi mi ten Yeti, jest totalnie niegroźny jak dla mnie, w ogóle to ogólnie XD z niego. Ja robię teraz tak, patrzcie, robię, czekaj, o nie, rozwaliłem sobie to. Dobra, robimy tak, odkładam to tu, nie mogę tego tu odłożyć, odłożę to tu i patrzcie, zalewam mu to. Czy to się zniszczy pod wpływem wody? Oczywiście, że tak. Niszczę mu ten cały śnieg tutaj, co on zrobił. Nie będzie mnie tutaj, kurczę, że tak powiem, drażnił. Tu wszystko tam zalewam na dole, niech to wszystko się tam zniszczy. Nie będziesz mi tutaj ten, niech on wie, że wpadnę w tą pułapkę i że mu się nie udało. Niech wie, niech po prostu, niech płacze ze smutku, że jego pułapka była nic warta. Totalnie nic. Dobra, robimy, bierzemy tą wodę, tu niszczymy wszystko, na samym dole tam się trzymają, to w ogóle te mięsa, nie wiem o co chodzi z tym, dlaczego tam jakieś jest żarcie, dobra, tu, tej owcy mi trochę szkoda, ty to byś mogła na przykład sobie wyjść, jesteś niczemu winna, patrzcie to, ty, moja głowa znikła, tam jest moja głowa, a ja chcę tą moją głowę, dawaj tam mi tą głowę. Ja sobie ją wezmę, dlaczego nie, wychodzimy sobie stąd, ja sobie głowę wezmę, przytulę sobie, nie wiem skąd on ją ma, ale jest moja głowa, patrzcie to, myk. Big brain, że tak to mówimy. Dobra, no niesamowite. Dobra, wiecie co, ja muszę dać mu jakąś wiadomość zwrotną. Czekajcie, biorę tą. To idę mu dać wiadomość zwrotną do niego na chatę, co ja się będę ograniczać. Idę mu napisać, że nie boję się go, że jakieś se groźby może sobie, że tak powiem, wsadzić. Wow, ale mi się to udało. Może sobie wsadzić gdzieś tam, nie wiem, kurczę, w dupsko i że niech się cmoknie w trąbę. Tam to klikam. Lecę tam, żeby być szybciej, bo co się będę tak, że tak powiem, ślimaczył. O, jest... O co tu się wydarzyło? O co tu chodzi? Dobra, nie wiem o co chodzi. Nieważne, widzowie, to pewnie u kogoś się działo. Dobra, to są jakieś skrzynki, nie wiem o co chodzi. Ja mu zostałem w każdym razie wiadomość. To w ogóle on tego dalej nie rozwalił. Jaki to jest chop, naprawdę, nie wytrzymam. Robimy tak. Yeti, wal się. Nie boję się ciebie. Szczypson górą, a ty dołem. Szczypson górą, a ty dołem. Mam cię w nosie. Śnieg se wziąłem. No i tyle. Pozdro. Wal się. No i patrzcie, let's go. Tak jak powiedziałem, tak se zrobię, śnieg se wezmę. A co se wezmę? A nie będę się ograniczać, dużo śniegu se biorę. Dużo tu, żebyś nic nie miał. Pa, odkładam ci te syfy tutaj. Tu. Wezmę sobie tylko obsydian. Obsydian jest akurat fajny. To też se wezmę, bo w sumie mogę mieć do ten. Nic ci nie potrzebuję, kość. Zostawię ci ten syf, wrócę sobie to po to kiedy indziej. Dobra, wiecie co? Wylane mam w tego śmieszka, bo kurde, on jest jakiś dziwny, nadpobudliwy. Ja go złapię jeszcze. Nie odpuszczę mu. Biorę go normalnie w pułapkę, jakoś łapię znowu. Niech mi tutaj, nie będzie mi tutaj, że tak powiem, kurde, na moim terenie się rządził. Ja mu tutaj zaraz pokażę, co to znaczy. A jak będzie trzeba, to go, kurde, napadniemy w tym jego tutaj domku. Nie będzie mi, że tak powiem, nie dam sobie w kaszę dmuchać. Jak to się mówi, nie dam sobie w kaszę dmuchać. Nie wiem za bardzo, widzowie, jaką pułapkę mógłbym na niego zrobić. Bo w sumie, w co on się może złapać takiego? No, ja nawet nie wiem za bardzo, czy jest sens nawet go w pułapki łapać. Bo to jest takim przygupem, że to po prostu wystarczy po niego przyjść, powiedzieć mu, porywam się, on, okej, no dobra.
dobra, no to jak trzeba, to trzeba. Więc to wydaje mi się, że będzie dosyć łatwe. Z tym, że, znaczy on w sumie uciekł z tego, dobra, no też nie powinien go tak wyzywać. Jednak w jakimś stopniu gdzieś tam wykazał jakiś, że tak powiem, minimalny iloraz inteligencji i uciekł z tego więzienia. Ale też to więzienie nie było jakoś mega zabezpieczone. Następnym razem to ja go zamykam w obsydianie i zobaczymy, jak wtedy będzie śpiewał. Więc wiecie, kolejna pułapka, dawajcie pomysły na pułapkę i ja tutaj zaraz robię mu takie, kurczę, że tak powiem, robię mu, no nie wiem jak to nazwać nawet, robię mu bombę na łeb, mu zawalam i kurde, jest, że tak powiem, zamykany w więzieniu. I tyle. I ja się, że tak powiem, czuję spełniony. Nie wiem, po co mi tyle śniegu, szczerze mówiąc. W sumie to, a wiem, po co mi tyle śniegu. Uwaga, 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 robimy tak. Walić ten śnieg. Koniec zimy, przyszła wiosna. Proszę się wynieść stąd. Moje, że tak powiem, tutaj mój teren. Ja to idę odłożyć do mojego laboratorium. Te oczy pająka, bo po prostu nie wytrzymam. Nawet tu pewnie więcej takich rzeczy. Mam smakołyków, które mogę gdzieś tam zanieść do laboratorium i zrobię takie poty na niego. Tu biorę to. Gdzie tu są jakieś rzeczy do pot? Nie mam nic do pot, naprawdę? Nie, tu była jakaś potka. Water. Ciekawego. Dobra, ale nie ma naprawdę nic innego do... Przecież tam wszystko wyniosłem, nic mi się tu nie uzbierało w tym czasie. Chyba nic, dobra, to idziemy do laboratorium to odłożyć. Nie wiem, widzowie, dajcie mi znać w komentarzu, co ja mam zrobić w ogóle z tym Yetim. Czy jest sens go atakować i tak dalej, jaką pułapkę na niego zrobić. Bo mi się wydaje, że z obsydianu pułapka to będzie okej na niego. Że w sensie, wiecie, że go dojedziemy taką pułapką, on już nie zaśpiewa nigdy. I po prostu zamkniemy go, zrobimy jakieś więzienie tu trzeba wybudować w ogóle na tego dziwaka. I po prostu, wiecie, bo nie będzie, wiecie, on jeszcze dodatkowo mi ten, do Emilii zarywa jakoś tam. W ogóle nie wiem, on jakiś wypisuje jej jakieś, że spotkanie czy coś tam. Nie wiem, mega dziwna akcja, szczerze mówiąc, nie rozumiem tego totalnie. Dobra, tu mamy masę wody, bierzemy sobie tutaj do dna, że tak ujmę. Dobra, super, fajnie, nie mam wody niestety, ale odłóżmy sobie to tutaj wszystko, ogarniemy tą wodę w najbliższej przyszłości. No a ja tymczasem, no co, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Ja nie wiem, co ja mam zrobić, szczerze mówiąc, z tym Yetim. No, wydaje mi się, że złapiemy go w pułapkę, wyciągniemy z niego jakieś informacje, przyłapiemy go może na jakimś gorącym uczynku czy coś i po prostu jakoś się tutaj, że tak powiem, jakoś to będzie, nie? Muszę muszę w ogóle spalić pogadać o tym, bo Palion chyba z nim, jeszcze jego zdania nie znam na ten temat, z Dave'em coś tam gadałem, ale to się wszystko, że tak powiem, ogarnie, jakieś tam zasadzki na niego i tak dalej. Ja mam w ogóle swoją drogą, patrzcie, ile mam TNT. Widzicie to, 64 TNT. Kurde, wysadzam mu tą jaskinię, zara i tyle będzie w temacie. Ja kończę, bo się zdenerwowałem na tego Yetiego, będzie mi grozić. Nie będzie mi nikt tutaj grozić, dziękuję wam za oglądanie. Jutro go dojadę.